Po co mi sprzęgło w domu? Czy to nie jest część tylko do auta? W dzisiejszym materiale dowiesz się, po co jest sprzęgło hydrauliczne w Twojej instalacji, kiedy je stosować i czym różni się sprzęgło od bufora. Czym w ogóle jest sprzęgło hydrauliczne i jak ono działa? W uproszczeniu, sprzęgło hydrauliczne to jest taka gruba rura, do której mamy doprowadzone cztery wejścia. Pozwala ono na swobodny przez niego przepływ wody, zarówno z lewej strony, czyli strony pierwotnej, jak i z prawej strony, ze strony wtórnej. Dzięki temu woda ze źródła ciepła może swobodnie przepływać sobie przez to sprzęgło, a woda już na obiegi grzewcze pobierana jest w zależności od zapotrzebowania właśnie tych obiegów, niezależnie w pewien sposób od źródła ciepła. Sprzęgło hydrauliczne głównie jest montowane w sytuacji, kiedy mamy albo więcej niż dwa obiegi grzewcze, albo ilość wody, którą potrzebujemy przepompować przez instalację grzewczą, jest dużo większa niż ta ilość wody, która może przepłynąć przez samo źródło ciepła, czyli na przykład kocioł. To są takie dwa podstawowe zastosowania. Czasami zdarza się, że sprzęgło hydrauliczne montuje się wtedy, kiedy chcemy złagodzić pracę urządzenia grzewczego. Czyli na przykład w sytuacji, kiedy mamy podłączoną pompę ciepła i instalację, dajmy na to podłogową, z sterownikami pokojowymi, to chcemy zapewnić zawsze stały odbiór ciepła, chociażby do tego sprzęgła, a tutaj bardziej do zbiornika buforowego, żeby ta pompa ciepła mogła sobie równomiernie pracować, czyli jechać sobie przysłowiową autostradą cały czas, a to, co się dzieje po tej stronie obiegów grzewczych, ją jakby mniej interesuje. Ponieważ kiedy po stronie obiegów grzewczych zaczną nam się zamykać albo głowice na grzejnikach, albo głowice sterujące obiegami podłogowymi, to szerokość drogi, którą jakby dostępna ma pompa źródło ciepła, się zmniejsza. I mniej mamy odbioru po stronie właśnie wtórnej, czyli obiegów grzewczych, tym jakby wolniej musiałaby pracować pompa ciepła czy też kocioł. Natomiast pompa ciepła i kocioł mają jakiś zakres pracy, czyli prędkość minimalną, czyli moc minimalną i maksymalną. I jeżeli ta minimalna prędkość, czy ta moc właśnie jest większa dalej niż to, co może zapewnić instalacja grzewcza, czyli tą szerokość drogi, czyli moc odbioru i przepływu wody, to wtedy pojawia się problem taktowania i nierównej pracy. I w mniejszym stopniu pomaga w tym sprzęgło hydrauliczne, które głównie jest po to, by zrównoważyć przepływ wody i umożliwić swobodny przepływ, ale już do odbioru ciepła zrównoważenie jakby i wyrównanie i złagodzenie odbioru ciepła zapewnia zbiornik buforowy, który w zasadzie jest po prostu większym sprzęgłem i tak naprawdę na tym się kończy jego różnica w porównaniu do sprzęgła. Bo sprzęgło hydrauliczne to powiedzmy będzie do 10 litrów, a gdzieś tak od 40 zaczynają nam się już zbiorniki buforowe. Także reasumując, zbiornik buforowy czy też sprzęgło pozwala nam w najlepszy sposób rozdzielać przepływ wody na więcej niż jeden obieg grzewczy. I to jest najczęstsze zastosowanie sprzęgła czy też bufora, kiedy po prostu nie tylko mamy grzejniki, ale na przykład łączymy grzejniki z podłogówką i będzie to na pewno najbardziej korzystne dla źródła ciepła rozwiązanie, bo zapewni swobodny przepływ wody dla każdego z obiegów, czyli obiegu pierwotnego, czyli źródła ciepła, jak i później osobnych obiegów grzewczych podłogowego i grzejnikowego. Drugą funkcją, którą może spełnić zbiornik buforowy, to jest właśnie magazynowanie energii i sprawianie, że odbiór ciepła i generowanie ciepła jakby łatwiej się mogą ze sobą zgrywać, jest kiedy wykorzystamy zbiornik buforowy. I tutaj pompa ciepła na przykład do rozmrożenia potrzebuje jakąś ilość wody, żeby móc ciepło właśnie wziąć już z instalacji, żeby rozmrozić swoją jednostkę zewnętrzną. I tutaj ta woda, która znajduje się w zbiorniku buforowym, jest tym jakby zbiornikiem na ciepło. Albo kiedy chcemy właśnie ten zbiornik buforowy wykorzystać do równomierniejszej pracy urządzenia generującego ciepło. Czasami też bufor czy sprzęgło hydrauliczne pozwala załagodzić objawy złej, źle zaprojektowanej instalacji.
kiedy instalacja grzewcza jest dobrana na małe przepływy, na przykład w małym mieszkaniu, czy też gdy ktoś wykonał ją w zbyt cienkich rurkach, zbiornik buforowy, albo czasami nawet i sprzęgło, wystarczy do tego, żeby kocioł, czy też pompa ciepła mogła równomierniej pracować. Czyli to ciepło startowe, bo jakby kocioł na starcie potrzebuje rozpędzić się do odpowiedniej prędkości, żeby móc dalej zacząć pracować i zmniejszać swoją prędkość, tak jak na przykład samolot, żeby mógł się oderwać od ziemi, na początku musi włączyć ciąg na pełną moc, tak samo kocioł, żeby pokonać opory komina, musi też włączyć się na dużo większą moc, niż do której później może jakby się zredukować, to musi oddać to ciepło w krótkim czasie w instalacji. Jeżeli ta instalacja jest, w cudzysłowie, ma za krótki pas startowy, to te sprzęgło czy też zbiornik buforowy pozwala przyjąć ten szok ciepła na początek, by później to urządzenie mogło swobodnie już zredukować się. Także w sytuacjach, kiedy nie da się zwiększyć przepływu w instalacji, bo po prostu no, nikt nie będzie już chciał rozkopywać i kuć w domu, to zbiornik buforowy czy sprzęgło może pomóc załagodzić te objawy związane z traktowaniem, o którym usłyszysz też w innym odcinku. Skoro sprzęgło hydrauliczne i bufor są takimi cudownymi i fantastycznymi rozwiązaniami, to czemu nie widuje się ich zbyt często w domowych instalacjach? Głównym powodem jest koszt takiego rozwiązania. W przypadku, kiedy łączymy instalację bezpośrednio z kotłem czy też pompą ciepła, oszczędzamy po pierwsze na miejscu, które trzeba wygospodarować na dodatkowe elementy, czyli zbiornik czy też sprzęgło plus dodatkowa pompa. No i też nie musimy wydać pieniędzy na to, żeby te urządzenia zamontować i kupić, poskręcać dodatkowe zawory. To wszystko jakby podnosi koszt całej inwestycji. Natomiast w przypadku łączenia więcej niż dwóch obiegów grzewczych ze źródłem ciepła, według mnie sprzęgło hydrauliczne jest praktycznie musem, jeżeli chcemy mieć święty spokój. Ponieważ oczywiście są rozwiązania, które pozwalają jakby tego uniknąć i tą wodę mieszać i przygotowywać dla obiegów grzewczych bez sprzęgła, natomiast zbyt dużo instalacji widziałem, które po prostu jakimś dziwnym trafem miały działać, a nie działają. A w przypadku sprzęgła hydraulicznego czy zastosowania bufora, one po prostu muszą działać. I dlatego, jeżeli masz możliwość stosowania jednego obiegu grzewczego w domu, na pewno będzie to korzystniejsze niż łączenie dwóch obiegów grzewczych, podłogówki i grzejników, ale po taniości, bo może się to skończyć sytuacją, że trzeba będzie i tak tą instalację przerabiać. Ja Ci serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli doceniasz moją pracę, to zostaw lajka, zasubskrybuj kanał, a my słyszymy się w kolejnym materiale. Cześć!